Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani, kiedy wsłuchujemy się w słowa Pisma Świętego, zwłaszcza w czasie liturgii na mszy świętej, to i my być może, mam nadzieję, że tak jest, zdumiewamy się nauką, która płynie z Pisma Świętego, a szczególnie z Ewangelii. Tak jak mieszkańcy Kafarnaum, usłyszeliśmy przed chwilą, zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Tylko że to zdumienie nauką Chrystusa nie powinno się zatrzymać tylko na zdumieniu. Nie powinno być tylko pozostać w jakiejś sferze tej naszych emocji, że będziemy pochwalali naukę Bożą, ale mamy przede wszystkim ją wcielać w życie. Przed chwilą w liście do Hebrajczyków usłyszeliśmy te słowa, że widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierć. Oczami oczywiście wiary to widzimy. Widzimy takiego Chrystusa i powinniśmy być nie tylko pełni podziwu dla tego, co uczynił dla nas, dla Jego wielkiej miłości do nas, ale przede wszystkim winniśmy Go naśladować w tym. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w swoim dzienniku zapisuje takie piękne słowa właśnie o Chrystusie. Napisał tak: Chrystus jest wzorem dla nas pod każdym względem, ale szczególnie pod względem uczynków, które zawsze uzależniał od woli Ojca. Ja mam wykonywać sprawy tego, który mnie posłał, mówił Chrystus. Jezus nie ma innego celu, jak wykonywać posłannictwo zlecone mu przez Ojca ku Jego chwale i zbawienia ludzkiego. Sam z siebie nic uczynić nie mogę, mówił. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Jezus nie tylko poświęca się całkowicie zleconej sobie przez Ojca misji, lecz spełniając ją aż do najmniejszych szczegółów, zawsze działa w łączności z Ojcem, w doskonałej z Nim harmonii, w nieustannej zależności od Niego, wsłuchany i wpatrzony w Niego. Czyny ludzkie Jezusa są jedynie namacalnym wyrazem niewidocznego i nieustannego działania Ojca. Ja z siebie samego nie mówię, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam mówić i głosić. A wiem, że rozkazanie Jego jest żywotem wiecznym. A przeto cokolwiek mówię, jako powiedział mi Ojciec, tak mówię. O gdyby każda dusza żyjąca w łasce tak mówiła i tak działała w ustawicznej zależności od Boga obecnego w duszy. O gdybym ja tak postępował, nie potrzebowałbym nigdy żałować tego, co było w przeszłości. Błogosławiony ksiądz Michał pisze tutaj o istocie posłannictwa Chrystusa. Przyszedł On, aby wypełnić wolę Ojca i tylko po to przyszedł. Nie przyszedł pełnić swojej woli, ale wolę swojego Ojca i w każdym szczególe swojego życia wypełniał tę wolę Ojca, nie tylko kiedy umierał na krzyżu. Każde Jego słowo było słowem Ojca. Każdy Jego uczynek, czyn był uczynkiem, który wyrażał Ojca. I my podobnie winniśmy być wpatrzeni w Jezusa Chrystusa i wcielać Jego naukę w naszym życiu. A więc nie tylko w Kościele, nie tylko wtedy, kiedy klękamy do modlitwy, mamy widzieć przed oczami Chrystusa, ale wszędzie, zawsze.
zawsze mamy być podobni do tego, w którego wierzymy i którego miłujemy. Gdziekolwiek jesteśmy, mamy pełnić wolę Chrystusa. Mamy być wcieleniem Jego, Jego Ewangelii. Wszędzie da się wcielać Ewangelię i żyć Ewangelią. Wszędzie, w każdych warunkach, choćby najgorszych, w jakich byśmy się znaleźli. W każdych warunkach można postąpić tak, jak postąpiłby Chrystus. I tego uczą nas święci, także błogosławiony ksiądz Michał, bo święci są przede wszystkim dla nas wzorem i obrazem, nie byśmy kopiowali ich życie, ale są dla nas wzorem i przykładem, że każdy jest w stanie wypełnić Ewangelię własnym życiem. Bo każdy ze świętych właśnie to czynił, nic ponad to, wypełniał swoim życiem Ewangelię. I przykłady tak wielu świętych to ukazują. Oni są właśnie dla nas tego przykładem i tego wzorem, że można żyć w codzienności i żyć tak, jak się Panu Bogu podoba i mieć w Nim upodobanie przede wszystkim. A więc starajmy się zawsze widzieć, słuchać Boga i wypełniać to, czego On od nas żąda. A czego od nas żąda? W pierwszej kolejności wypełnianie przykazań Bożych. Bo te przykazania są jasne, ustalone, Kościół je przekazuje. Ale w kolejnych także naszych postępowaniu, działaniu powinniśmy wypełniać obowiązki swojego stanu najlepiej jak potrafimy ze względu na Pana Boga, by się Jemu podobać. I powinniśmy także słuchać natchnienie, które Pan Bóg nam daje. Tylko czy otwieramy szeroko uszy naszej wiary, by słuchać woli Bożej, by ją później wcielić w życie. Starajmy się właśnie tak postępować, żyjąc w łasce uświęcającej, działajmy w zupełnej zależności od Boga. Tak jakbyśmy byli do Niego cały czas przywiązani, nie tracili Go nigdy z oczu. Amen. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za Wasze wsparcie, to dzięki Niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu.